Witajcie, jestem Pertix, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i witam was w kolejnym odcinku na polskiej serii, czyli Polskie Gospodarstwo. Na samym początku zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę do góry. No i co, jak po samym tytule możecie zauważyć, dzisiaj będą żniwa. Żniwa oczywiście owsa na polu, na którym w poprzednim odcinku na oprowadzeniu gospodarstwa oczywiście byłem, także co? Ja bez zbędnego oczywiście gadania wchodzę chyba najpierw do bizona, obkoszę sobie najpierw tam kawałek i oczywiście zaprowadzę przyczepę. Tutaj wszystko jest, dobra. Jeszcze posprawdzam, żeby wiecie, o tutaj wszystko jest powłączane, tu akumulator ładowany, co dopiero. Także co, ja tu sobie zasiadam i... O. Odpalił za pierwszym razem, dobra, podnoszę i oczywiście, dobra, jadę bizonem, oczywiście, dobra, jakoś tam wyjechałem, a wezmę sobie trójkę, trzeci bieg wrzucę, no i dobra, pojadę, o Jezu, ale tutaj trochę dziury, no ale wiecie, jak to na polskim gospodarstwie, oczywiście jest, dobra, ja tu sobie tak na razie zostawię, żeby, o, bramę otworzyć, dobra, brama otwarta. I co? I jadę na pole owsa. Jestem ciekawy, ile dzisiaj tego owsa w sumie ukoszę. Chciałbym też zrobić prasowanie, ale to już na kolejnym chyba raczej odcinku, mi się tak wydaje. Ponieważ nie wiem, czy czasem za dużo prac nie będzie, chyba że po prostu będzie oczywiście tyle roboty, że na przykład, wiecie, zdążę i się wyrobię, dobra. Oczywiście odpalam bizona, wsiadam, oczywiście, i zaczynam kosić, dobra. Tutaj chyba te motowidła trochę za szybko, mi się tak wydaje, czekajcie. Ja tu nie wiem, jak to... tutaj, czekajcie. Dobra, mniejsza z tym, niech na razie tak chodzą motowidła, ale ja jadę oczywiście, chodzi w ogóle na słomę mi kosi, tak, oj, na słomę tam taki trochę zbytnio duży, no ale dobra, ja sobie się oczywiście tu koszę, oczywiście owies, i co, no nie jest to za duże w sumie pole, też nie jest to aż takie malutkie, ale jestem ciekawy, powinienem to w dzisiejszym odcinku w sumie skosić, no zobaczę, jak to się oczywiście uda. To może nie jest jakoś szerokie pole, ale jest dosyć długie, także no też jest fajnie z tym, że troszkę się będzie jechało, ale też z dużo może zakręcenia aż tak nie jest, ale jest też dosyć długie pole i już 600 litrów owsa, także naprawdę dosyć sporo. Dobra, ja to sobie trochę z zewnątrz zobaczę, jak to sobie tak bizon radzi, no naprawdę fajny klimacik tutaj po prawej stronie, oczywiście moja kukurydza, którą oczywiście też będę kosił, ale no to oczywiście wiadomo, nie w dzisiejszym odcinku, i czekajcie, ja to sobie, o, tak pojadę, jak widzicie, tu sąsiad też naprzeciwko mnie ma chyba kukurydzę, tak mi się wydaje, chociaż też nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że tutaj sąsiad też posiał kukurydzę, oczywiście, dobra, o, ja tu sobie wezmę, wycofam, o, wezmę, tu spojrzę, nic się nie kopci, tutaj wszystko chodzi dobrze, tutaj ci temperatura też jest dobra, także nie ma co się zastanawiać, tylko jechać i kosić, oczywiście, dobra, już 1100 litrów mam nakoszonego owsa, dobra. Ja tu sobie trochę wycofam. Nie, no naprawdę, no przepiękny klimacik jest. Mi się naprawdę podoba. Mam nadzieję, że wam też oczywiście się podoba. Dobra, czekajcie. Mi się wydaje, że wezmę jeszcze jeden, zrobię poprzeczniak. Czekajcie, żebym nie wjechał tam zbytnio do tego rowu. Mam nadzieję, że oczywiście, że mnie będziecie słychać, bo oczywiście ściszyłem głos jakby maszyn. Ale też mam nadzieję oczywiście, że jako tako to będzie wyglądało dobra. Ja sobie tu tak obkoszę dookoła to pole i wtedy przyjadę sobie przyczepą. Mi się wydaje, że chyba jedna przyczepa powinna wystarczyć
tutaj, bo ten owiec też, wiadomo, owiec też dużo nie sypie, także wiecie, oczywiście tego, co nie wspomniałem w poprzednim odcinku, to jest to, że mam na samym początku 45887, no taka sumka mniej więcej na początek serii, ponieważ sobie postanowiłem, wiecie, w razie czego jeszcze coś dokupić czy coś takiego, a na sam początek oczywiście zawsze się jakieś pieniądze przydadzą. Też tutaj nie wiem, czy jeszcze w tym sezonie, czy w kolejnym planuję kupić jakiś puk sobie do Zetora, bo też tym czapką za czat, albo tym mniejszym pugiem robić, to też jest tak, no trochę dużo hektarów jest, jak to można powiedzieć, ale oczywiście tamten puk też zostawię i też będę tamtym orał, może jakąś akcję na dworze, wiecie, pracownika zatrudnię i będę oczywiście sobie też chodzić. O Jezu, ale tutaj gałęzie niepoobcinane, o Jezu, dobra, ja tu sobie, o, żeby nie wjechać nikomu w ogródek, dobra, ja tu sobie objadę. Jezu, nie wiem, jak to będzie z dźwiękiem oczywiście na filmie, ale ja tu mam dosyć głośno ogólnie w tym bizonie, także dobra, czekajcie, ja tu sobie, o, może tak objadę na raz, nie wiem, czy to wezmę, kurczę. No tak niezbyt na raz w sumie, chociaż nie, dobra, wolę nie ryzykować. Jeszcze raz oczywiście objadę, o, jak widzicie, sarenki tu sobie chodzą. Dobra, czekajcie, jak tu w tą stronę bym wykosił to i wtedy bym sobie zawrócił. Też nie chcę, żeby słoma mi tutaj na szosę oczywiście była. Dobra, wezmę sobie kamerę, dobra, i tak dużo słomy nie było, cofnę sobie powoli, dobra, i opuszczam i jadę. I co, tutaj na chwilę wytnę i wtedy przyjadę sobie przyczepą, żeby oczywiście tu sobie stało. Akurat tutaj na rogu jest już wykoszone, dobra, ja tu sobie, o, jeszcze wjadę tutaj dobra, zatrzymuję kombajn, niech mi słoma oczywiście zleciło. Jezu, ile tu jest tej słomy, dobra. I co, zgaszam na chwilę silnik i idę po oczywiście przyczepę. Mam nadzieję, że tu nic nie gubi, ja tu nie widzę żadnych ziarek, także jest dobrze. I co, ja tu sobie przebiegnę na gospodarstwo i pojadę sobie ciapkiem, a czemu by nie? Jeżeli bym dwiema przyczepami jechał, to prawdopodobnie bym jechał Zetorem, ale tak jedną przyczepą, to czemu by tu sobie ciapkiem nie pojechać? Dobra, ja tu jadę, o Jezu, tutaj są, jest tych parę dziur oczywiście na tym gospodarstwie, ale to wiecie, polska wieś, dobra. Ja tu muszę tak jakoś, o, wyjechać i zawrócić, czekajcie, dobra, i cofnę sobie po tą przyczepę. No i dobra, oj, czemu one uciekają, to ja nie mam pojęcia. Czekajcie, ja tu sobie wezmę, nie wiem, co tu się stało. Dobra, ja tu wezmę sobie pod, czekajcie, wezmę sobie trochę, o, pomogę tu, żeby się podszczepiły obie. I wezmę, pojadę do przodu, bo tak to na pusto to ciapek sobie powinien poradzić, dobra. I wezmę je, wyprostuję i sobie tam tą odepnę. O, dobra, i tą odepnę, mam nadzieję, że nie poleci. Nie, dobrze, nie poleciała. Także, dobra, ja jadę sobie ciapkiem. Oczywiście z przyczepą. Dobra, tutaj kabli żadnych chyba nie trzeba podpiąć, także jest. Dobrze, ja tu sobie jadę na pole oczywiście, nie będę na razie sypał, ale no naprawdę, no bardzo fajnie wygląda ten ciapek z tą przyczepą. Dlatego też wiecie, jest tu trochę roboty, a też nie wiem, ilu tu w sumie minutowe robić takie filmy. Możecie też napisać właśnie w komentarzu, ilu minutowe filmy robić tutaj z tej serii. Też fajnie by było znać wasze jakby zdanie na ten temat, jakby ile sobie tu porobić minutowy film. Dobra, ja tu sobie zgaszę ciapka. Tu wszystko chyba jest
przy przyczepach wszystko jest poza klejana. Ogólnie te przyczepy nie są jakby nieszczelne, także jest dobrze. Kombajn też nie gubi, tylko jechać i kosić. Oczywiście, jak widzicie, tu oczywiście moja gospodarka. Dobra, ja włączam i jadę dalej kosić. Ogólnie w sumie prawie już pełen zbiornik, także też nie jest tak mało i też mi się wydaje, że tego owsa aż tak mało to nie sypie. Także powiem wam, że dosyć fajnie, naprawdę dobra. Jak widzicie, tu już w tym lusterku można powiedzieć, znaczy lusterku, nie lusterku, tylko okienko, o tak może powiem, że widać już oczywiście owiec, zboże, także oczywiście za chwilę pewnie będę sypał. Ogólnie mogę w sumie już się wysypać, bo nie wiem, czy ja dojadę w jedną i w drugą stronę. Ogólnie teraz tak patrząc, a to jedynie, dobra, to przejadę się bizonem, po prostu, chyba że, albo nie, powinienem dojechać do końca tego w sumie pola, także odwrócę się i wtedy wezmę i sobie ciapkę przyjadę z przyczepą i wtedy wysypię, chociaż w sumie, kurczę. Fajnie by było, jakbym dojechał do końca. Znaczy, fajnie też oczywiście, że dużo sypie, ale fajnie by było też, żebym dojechał do końca. Ale to się chyba nie uda, tak mi się wydaje. I nie, oczywiście już za dużo. Dobra, ja wezmę, wiecie co? O tak, odjadę, dobra, żeby kukurydzy tu nie, oczywiście, nie pogiąć, nie połamać. To ja sobie ustawię się tak bizonem i wtedy czekajcie. Ja już otworzę rurę, niech mi się to otwiera. Dobra. I tu sobie ustanę bizonem. Dobra, niech sobie chodzi, jak się przebiegnę po ciapka. Tam powinno być miejsce na oczywiście zawrócenie. Także dobra. Ja tu sobie jadę oczywiście ciapkiem. Dobra, niech mi się odpali, wszystko dobrze. Powinno już być dobrze. Dobra, jadę. I oczywiście zawrócę, nie będę jechał przez słomę jakby, żeby jej nie podnieść, a to akurat jest taki, można powiedzieć, ciapek akurat się w tym miejscu mieści, tylko tam będę musiał oczywiście do kombajnu ominąć. Dobra, jadę, wezmę, dobra, wezmę, wjadę, o tutaj było mniej słomy, to sobie oczywiście ptak pojadę, dobra, i wezmę. Ominę, żeby jeszcze mi się tak zbytnio nie sypało, wezmę już się, zawrócę. Czekajcie, tutaj jest taka dróżka, także czekajcie, tylko gdzie, czy ja się tu zmieszczę? To jest pytanie, powinienem się zmieścić, ciapek, nie, o, trochę jest tu dziur, znaczy ten, nie dziura, tylko taki rów, nie wiemy dokładnie jak to nazwać, ale bardziej rów, dobra, o. Ja tu sobie ustanę ciapkę. Dobra, niech on tu sobie stoi. Oczywiście sobie owiec tu ładnie leci. Ja tu sobie popatrzę tak z kabiny, jak to ubywa. Naprawdę, no jest przepięknie na tej mapce. Tu jak widzicie, że oddali oczywiście moje gospodarstwo. Dobra. Oj, patrzę na to, że w tej przyczepie to aż tak dużo to się nie mieści. I powiem wam, nie wiem, czy nie będzie potrzebna druga przyczepa. Chociaż wiecie, to jest tam na tamtą stronę pakowane. Dobra, niech mi się składa rura. A nie, powinno się zmieścić, bo na tamtą stronę dużo poszło owsa i to może dlatego też się tak wydaje. Dobra, ja sobie tu powoli wycofnę, dobra, żeby nie uszkodzić żadnej tu kukurydzy. Dobra, tu się tu też zmieściłem. Dobra, tu oczywiście jadę. I koszę dalej. Naprawdę nie spodziewałem się, że aż tyle owsa sobie tu na kosze. Myślałem, że trochę mniej będzie, ale oczywiście się bardzo cieszę, bo to wiecie, zawsze to będzie jakiś pieniądz tutaj, zawsze na jakieś nowe nabytki. Oczywiście będzie, czy na jakieś nowe pole, czy na jakiś nowy ciągnik. No nie wiem jeszcze, ale oczywiście w przyszłości się dowiem. No, fajnie by było tu taki jakiś kolejny ciągnik kupić, chociaż no pól w sumie mam to tutaj przy gospodarstwie, ale wiecie, też z etorem i ciapkiem to jest dosyć długo to obrabianie. No bizon to się oczywiście wyrabia, także
Nie ma co na razie go wymieniać, naprawdę dobra maszyna. Wszystko się sprawuje dobrze. Moim zdaniem nie ma sensu wymieniać. A wiecie, ja tutaj mam trochę tych pól, w sumie raz, dwa, trzy, takie pięć w sumie z tymi małymi łączkami, chociaż jedna ta mniejsza łączka będzie przemieniona prawdopodobnie na pole. Prawdopodobnie będą tam ziemniaki, chociaż też nie jestem do końca pewien. Fajny cień tu ogólnie jest, tylko fajnie, lepiej by było, jakby jeszcze tutaj był ten cały ludzik, postać, o, można tak to powiedzieć. Dobra, jak sobie pojadę jeszcze tak, trochę mi tu koszenia jeszcze w sumie w tamtą i w tą, no nie wiem, dobra, mniejsza z tym, ja tu sobie wyjadę, oj, tutaj trochę zjechałem, no ale dobra, już tak pojadę, a, bo tu tak w sumie pole idzie, także dobra, już myślałem, że ogólnie krzywo pojechałem, a ogólnie tu jest te pole. Tak, krzywo, czekajcie, czemu mi tu się podniosło? Dobra, ja wezmę tu jeszcze, obniżę header, żeby to dokosić. No i pewnie w tamtą i w tą stronę. Dobra, ja już pojadę tak właśnie z tym headerem. No i kurczę, ciekawe, czy wątpię, że wezmę na raz tamto, bo teraz jak taki jadę, chociaż może tak na ścisłe, jakbym teraz tak jechał, nie wiem, czyli jednak ta jedna przyczepa powinna mi tu wystarczyć na to pole, ale kurczę, chyba nie wezmę jednak na raz, raczej wątpię, żebym wziął to na raz, no ale na dwa, ten i dwa razy jeszcze i będzie pole skoszone, także wiecie, ja tu dzisiaj sobie takie żniwa zrobię, a na następnym odcinku wtedy tu będzie prasowanie i zbieranie bel, oczywiście wiecie, może wtedy trochę dłuższy odcinek niż ten zrobię, chociaż też nie wiem, jak to będzie ze zbieraniem, bo wiecie, zbieranie kostek to jest dosyć długa czynność, zależy też, ile tych kostek tu da, bo jeżeli da dużo, no to wiadomo, dużo będzie do zbierania, jeżeli tak optymalnie, no to też będzie tak fajnie sobie pozbierać. Jak widzicie, tu owiec na przyczepie jest, ja zobaczę jeszcze sobie w którym miesiącu jest najlepiej sprzedać tu owiec na tej mapie i wezmę sobie właśnie, nie wiem, raczej nie wiem, czy będę na sobie na silos sypał. Jeżeli się zmieści to na jedną przyczepę, to nie będę sypał tego na silos, bo kukurydza też przecież dużo aż tak nie daje. A do gospodarstwa blisko, tutaj silos też blisko, także raczej bym mi się wydaje, że chyba będę kukurydzę na silos tutaj oczywiście ładował, bo po prostu tej kukurydzy jest więcej, także no widzicie, tutaj dam radę na raz zabrać bizonem, a tu nie wiem, czy tak dam radę, teraz tak jadę z zewnętrznej kamery i tak mi się wydaje, że nie wezmę, bo tutaj jest takie rozciągłości i raczej nie takim małym jak będzie, no ale dobra, tu oczywiście sobie za chwilę pojadę, no jak widzicie tam moje gospodarstwo, no coś pięknego, tam oczywiście w oddali ciapek, no naprawdę, no przepięknie u nas w prawdziwym życiu w sumie, teraz już jest końcówka kwietnia, maj, czerwiec, no i już w sumie lipiec, wakacje też. Też za chwilę, już niedługo u nas w prawdziwym życiu w sumie żniwa, także można poczuć już w sumie, można trochę ten klimat tych żniw tutaj oczywiście naszej polskiej pięknej gospodarki i mam możecie napisać oczywiście w komentarzu, czy wam się podoba seria w sumie, czy fajna nazwa, czy fajne gospodarstwo, czy ogólnie po prostu ta seria jest fajna. Ja z chęcią poczytam sobie te komentarze. Dobra, a tu sobie o tak zawrócę pojadę jeszcze w tą stronę i będę miał wszystko zrobione. Dobrze, o tutaj jak widzicie ładnie kombajn sobie kosi i zbiera ten owiec. Dobra, ja tu sobie jadę. Jak widzicie, godzina 17:53, sierpień. Ogólnie patrzyłem na ten plan tam właśnie, że można
tam kiedy będzie można kosić ogólnie zboża i przeczytałem właśnie, że można kosić jakby owiec, ogólnie owiec, chodzi mi teraz o owiec, że można go kosić w... że można go kosić ogólnie w... wrześniu, o, brakowało mi tego słowa, ale ja chciałbym na tym polu zasiać rzepak, także no jest mały troszeczkę, można powiedzieć, problem. O, dobra, rura się otworzyła, no i wiecie, ja wolę tutaj sobie już teraz skosić i na, można powiedzieć, trochę przy prawie wieczornej godzinie sobie tu oczywiście to, dobra, ja to sobie cofnę jeszcze troszeczkę, żeby nad przyczepą było. O, wezmę tak i teraz podjadę. Będzie, o. I dobra, sypie się. No jestem ciekawy, czy to będzie, czy to się zmieści na przyczepę. Ja to sobie tak fajnie ułożę. O, dobra, jeszcze troszkę z przodu. No fajnie by było, jakby to się zmieściło na przyczepę, bo bym nie musiał czegoś zostawiać, chociaż nie wiem, czy nie, raczej mi się nie zmieści. Tak jak myślałem. Kurczę. Nie wiem, co tu teraz zrobić, bo nie zmieściło mi się na przyczepę. Możecie też w sumie napisać w komentarzu, co byście zrobili, bo zostało 700 ogólnie litrów w zbiorniku. To nie wiem, czy czasem nie wziąć po prostu i ogólnie tego owsa, wiecie, na przykład wysypać na powierzchnię, a wtedy jak się będzie sprzedawało, to już z tymi dwiema przyczepami pojadę. No ale także co, w sumie można powiedzieć, że ciapkę mogę jeszcze pojechać sobie na... oczywiście na podwórko. Dobra, bizona zostawię, bizona sobie poza odcinkiem sprowadzę. I co? Mam nadzieję oczywiście, że takie żniwa polskie się wam spodobały i że poczujecie też ten klimat, bo ja naprawdę fajnie czuję ten klimat taki polski. Naprawdę nie było chyba w ogóle na moim kanale jeszcze takiej polskiej, znaczy była polska seria w 19, Farming Simulator 19, ale nie na takich małych maszynach, a tu teraz wiecie, co jest ciapek, Zetor, Bizon, takie mniejsze maszynki. Także mam nadzieję, że oczywiście taka serijka się wam podoba. Dobra, nikt nie jedzie, nikt nie jedzie, dobra, o, ciapek troszkę problem ma, ale jednak daje radę, naprawdę 5000 litrów, ponad w sumie 5716 około litrów chyba tutaj z tego pola dało owsa, naprawdę dosyć sporo, jakieś tam pieniążki zawsze będą. I co, sobie tu zjadę na gospodarstwo, bizonem już poza odcinkiem sobie zjadę, także co, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, jeżeli taki odcineczek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę do góry, subika na kanale, ja się z wami żegnam, do następnego odcinka, na razie, cześć!